Cześć, witam Was serdecznie na moim kanale Mikołaj Paweł Cichecki. Porozmawiajmy o sporcie. Moi drodzy, w dzisiejszym odcinku znów będę Wam opowiadał o skokach narciarskich. Coraz bliżej start nowego sezonu i w tym odcinku będę Wam opowiadał o legendarnym skoczku Noriaki Kasai, który ma 51 lat, cały czas nie przestaje marzyć, wyznacza różne cele, ma dalej ciekawy plan na kontynuowanie swojej kariery. Zobaczcie, ten legendarny japoński skoczek ma już 51 lat. Co prawda, wypadł z tej głównej kadry, ostatnio powrócił po 3 latach do Pucharu Świata, gdzie niestety nie przebrnął kwalifikacji u siebie w domu, ale to tego legendarnego skoczka nie zraziło. On cały czas marzy o tym, żeby zdobyć złoty medal olimpijski, no bo pamiętamy, ma ten srebrny, który zdobył rywalizując z Kamilem Stochem w roku 2014, ale właśnie Kasai cały czas jakby marzy o tym, żeby wystąpić na swoich 8 igrzyskach olimpijskich, ale ma także takie, bym powiedział, jeszcze bliższe cele. Takim właśnie planem na przyszłość jest zakwalifikowanie się do reprezentacji na Mistrzostwa Świata w lotach narciarskich, które odbędą się w Planicy. Pamiętamy, jak w 1992 roku w Harachowie właśnie ten japoński samuraj potrafił tam zwyciężyć, leciał daleko. No i to jest główny cel, ponieważ Kasai jakby cały czas czerpie radość z skakania, między innymi na, bym powiedział, dobrą dyspozycję, także na jakby tą sportową sylwetkę, no i to, że jest tak witalny, ma wpływ dieta, je ryby, warzywa, także dba o swoją regenerację, jest cały czas mobilny, ma dobrą kondycję, do tego cały czas skacze tak nienagannie, technicznie i między innymi Matias Żupan, czyli były legendarny słoweński skoczek, który jest starszy o 4 lata od Kasajego, ale kiedyś razem rywalizowali, skakali, no i ten trener, który prowadził kiedyś właśnie słoweńską kadrę, jest pod wrażeniem tej determinacji, tego fenomenu Noriakiego. Nie jeden by już zakończył karierę, a Kasai cały czas marzy o tym, żeby wskoczyć do tej kadry. Raczej będzie ciężko i trudno, no bo przecież Kobayashi jest Nakamura, jest też Sato, jest jeszcze wielu, bym powiedział, no dobrych japońskich skoczków, których bym musiał jakby wyeliminować, ale aby jakby ten cel jego został zrealizowany, 51-latek musi przede wszystkim zaprezentować wysoką formę w grudniu i także w styczniu w takim kontynentalnym pucharze, który odbędzie się w Sapporo. Jeśli tam dobrze wypadnie, to niewykluczone, że do tej kadry wskoczy, a ten skoczek wielokrotnie potrafił przełamywać różnego rodzaju bariery. Pamiętacie, wielu go skreślało, mówiło, że już w wieku 40 lat, po 40 nie będzie w stanie osiągać sukcesów. Noriaki Kasai jakby no, nie dopuszczał do siebie tej myśli, pracował i potrafił rywalizować z Kamilem Stochem na Igrzyskach Olimpijskich w Soczi, walczył, przegrał niewiele walkę o ten złoty medal. Wyobraźcie sobie, że ten właśnie skoczek zdobył 3 medale olimpijskie, brał udział w 7 Igrzyskach Olimpijskich. To jest niesamowite, że potrafił w 1994 roku drużynowo zdobyć srebro w drużynie i zobaczcie, minęło 20 lat i on w Soczi w drużynie również zdobył medal olimpijski brąz, no i ten indywidualny wtedy, co ze Stochem walczył, to tylko tak fenomenalni skoczkowie potrafią tak długo skakać, tyle
epok. Wyobraźmy sobie, że ten skoczek wygrywał 17 razy, 63 razy stał na podium. Zaczynał skakać, skakał z Weisslokiem, także z Nykänenem i później z Ammannem, Małyszem, Stochem. Wielu skoczków, którzy skacze teraz w Pucharze Świata, mogłoby być jego synami. Warto tutaj także podkreślić, że japoński samuraj no, cały czas ma cele. Jakby on mógłby być przykładem jakby takiego motywatora dla wielu skoczków, którzy znaleźli się na zakręcie, bo Noriaki Kasai przez kilka różnych epok potrafił rywalizować z różnymi skoczkami, jakby tracił formę, wracał do tej formy. Ja na przykład, gdy on debiutował w Pucharze Świata, miałem tylko roczek. No bo w 1988 roku debiutował, w 1989, kiedy miałem 2 lata, zdobył swoje pierwsze punkty w Pucharze Świata. Wyobraźcie sobie, że w 1992 roku pierwsze podium, czyli trzecie miejsce, a w 1992 w Harachowie pierwsze zwycięstwo. No to niesamowity, bym powiedział, no... zawodnik, po prostu legenda tej dyscypliny. No, brał udział także w kilku, 7-krotnie brał udział w, znaczy, przepraszam bardzo, 7 mniej więcej medali mistrzostw świata zdobywał, i to drużynowo i indywidualnie. Powiem wam szczerze, że mi najbardziej zapadły w pamięć ta niesamowita jego rywalizacja wtedy, kiedy walczył z Adamem Małyszem, kiedy właśnie Adam Małysz w 2003 roku w Val di Fiemme w Italii potrafił zdobyć 2 złote medale. Wtedy Matti Hautamäki był drugi, a Noriaki Kasai trzeci, zarówno Małysz, Hautamäki czy Kasai, to była wielka niespodzianka. Tam miał Hanawalt jechać i zdobyć 2 złote medale, a Niemiec przepadł, a Małysz wtedy co jakby no, odpuścił ten konkurs, Willingen odbudował się i powrócił do tej wielkiej formy, wielkim stylu, gdzie właśnie Włodzimierz Szaranowicz pięknie komentował te zawody. To była niezapomniana walka z Mattim Hautamäkim, który w tamtym momencie zasłużył także na 2 złote medale, ale miał takiego pecha, że trafił na większego mistrza. Tym mistrzem był właśnie Adam Małysz, orzeł z Wisły, a właśnie Noriaki Kasai nieoczekiwanie właśnie wtedy zdobywał te 3 medale. Później takiego pecha właśnie Małysz miał, gdy trafiał na Ammanna, i wtedy kiedy no, nie udało mu się zdobyć Małyszowi tych złotych medali. Musiał się jakby w tamtym momencie w pełni zadowolić 2 srebrnymi medalami w Vancouver i także srebrem i brązem w Salt Lake City. Niestety, a Noriaki Kasai cały czas jakby no, dąży do tego celu. Jeżeli chodzi o Puchar Świata, no to najlepsze sezony Noriaki Kasaiego to były w sezonie 92, 93, 98 i 99, czyli wtedy był na trzecim miejscu turnieju 4 skoczni, nie wygrywał, także tam był na drugim miejscu, ale można powiedzieć, że ten legendarny japoński skoczek ma masę niesamowitych rekordów, no bo pamiętamy, że przecież po 40 zdobywał medal Igrzysk Olimpijskich, no jest najstarszym właśnie medalistą wtedy, co właśnie stał z Stochem na tym podium, co przegrał z nim walkę o złoty medal. Także jest no, najstarszym zwycięzcą Pucharu Świata. Pamiętamy, jak w Kusamo po raz ostatni wygrywał zawody Pucharu Świata. To było w sezonie 2016-2017. Zobaczcie, jak to dużo czasu minęło. Szkoda, że została przerwana taka seria w 2020 roku, bo wyobraźmy sobie, że od czasu debiutu właśnie do 2020 roku miał 31 nieprzerwanych sezonów z rzędu, gdzie brał udział w Pucharze Świata. Miał nagle przerwę w zeszłym sezonie,
Powrócił po tych 3 latach i cały czas nie poddaje się. Wierzy w to, że będzie w stanie jakby przegonić jakiegoś młodego zawodnika z kadry Japonii i wskoczyć do tej drużyny. Ja powiem Wam szczerze, że temu zawodnikowi kibicuję i mam nadzieję, że japoński samuraj zrealizuje ten swój cel, te plany, które ma przed sobą. Ważne jest to, że w tym wieku, gdy ma 51 lat, dalej mu się chce, że jakby cały czas zachowuje tą nienaganną figurę, cały czas jest gotowy do treningu, nawet w takich mistrzostwach letnich w Japonii. W ostatnim czasie potrafił zająć 4. miejsce. Warto tutaj podkreślić, że te zawody były całkiem mocno obsadzone, czym, powiem Wam szczerze, tą opinię publiczną, znaczy ogólnie, znowu wzbudził pewnego rodzaju zachwyt, zdziwienie wielu japońskich kibiców, także trenerów było zaskoczonych, że Noriaki Kasai znów powoli jakby stara się wracać do tej niesamowitej formy. Ja powiem Wam szczerze, że właśnie Kasai to on mnie szokował już w tym czasie, kiedy po 40, kiedy przeżywał trzecią młodość. To były piękne obrazki, gdy na wszystkich skoczniach narciarskich inni młodzi skoczkowie kłaniali mu się, bo powiedzmy sobie szczerze, dla tego niesamowitego skoczka to było coś wielkiego, tyle lat skakać, wszyscy sportowcy, wszyscy skoczkowie, bez względu na narodowość, doceniali tego skoczka i byli pod wrażeniem, że on jest tyle lat w stanie na takim poziomie rywalizować, bo pamiętajmy, że sport ten zawodowy na najwyższym światowym poziomie wymaga od sportowców wielu wyrzeczeń i skakać tak długo w takiej, bym powiedział, ekstremalnej dyscyplinie, to naprawdę, to jest coś pięknego. Warto także tu podkreślić, że Matthias Żupan mówi nam o tym, że Noriaki Kasai, w związku z tym, z uwagi na to, że ma już 51 lat, to ciało inaczej się regeneruje, w związku z tym musi jakby oszczędzać się, nie może skakać tak jak 25-latek, dzięki temu te treningi są zmieniane, żeby japoński samuraj nie poczuł monotonii. Tutaj jeszcze sprawdzę moje notatki, czy Wam o wszystkim opowiedziałem, czy jakiś ważny punkt mi tutaj nie uciekł. Jestem ciekaw, co Wy myślicie o tym skoczku narciarskim, czy według Was, czy on zrealizuje swoje cele i czy znów pojawi się na lotach narciarskich. To byłoby coś pięknego, gdyby to wszystko tutaj powtórzył. Tu patrzę na jego osiągnięcia, na jego statystyki. To jest niesamowite, że w 1999 roku w Ramsau, kiedy jeszcze Małysz szukał swojej formy, potrafił z japońską drużyną zdobyć srebrny medal. Potem ten wynik powtórzył Waldi Fiemme, także zdobył srebro w drużynie. No i te pamiętne skoki w Italii, co z Małyszem rywalizował, zdobył 2 brązowe medale. Następnie brąz z Sapporo w 2007 i w 2009 w Libercu. To był taki czas, kiedy drużyna japońska była silna. My mieliśmy pecha. Wtedy zawsze czegoś brakowało. Właśnie szkoda, że Adam Małysz jakby nie zdobył tego medalu w drużynie. Wtedy właśnie zawsze Noriaki Kasai jakby z kolegami stał nam na drodze. No i warto tu podkreślić, że w 2015 roku również zdobył ten brąz mieszany. Szkoda, że temu skoczkowi na tych mistrzostwach świata nie udało się zdobyć złotego medalu indywidualnie, tak jak to potrafił zrobić w lotach w Harachowie. No ale ten skoczek to jest dla mnie fenomenem. Tyle lat, powiedzmy sobie, bo przecież jak on zaczynał skakać w 1988 roku, a teraz mamy 2023, zaraz będziemy mieli 2024, to zobaczcie, to ten skoczek
potrafił skakać, no tyle lat, niesamowite, prawie trzy dekady, a przecież jeżeli chodzi o ten sport, zmieniały się techniki, także styl trenowania, pojawiali się nowi mistrzowie, nowi, bym powiedział, dominatorzy tej dyscypliny. A Noriaki Kasai próbował, nawet był wtedy taki czas, kiedy właśnie japoński samuraj był na zakręcie. Pamiętacie ten wybuch Małyszomani, kiedy właśnie Adam Małysz wygrywał turniej czterech skoczni, kiedy rozpoczynał ten marsz po tą swoją pierwszą kulę, kiedy wygrywał seryjnie, kiedy pokonywał w Lahti Schmidta, kiedy Schmidt pokonywał Małysza w Lahti. Ta niesamowita rywalizacja między tymi dwoma skoczkami nas napędzała. Kasai i inni skoczkowie jak Funaki, Harada wtedy byli w kryzysie. No, nie osiągali dobrych wyników, w związku z tym w pewien sposób próbowali jakoś tak Adama Małysza naśladować. Wtedy popularny orzeł z Wisły jadł bułkę z bananem i wtedy pewnie widzieliście, jak właśnie Noriaki Kasai także próbował stosować podobną dietę. Oczywiście, jeżeli chodzi o tych japońskich skoczków, no jakby ta metoda, ta dieta nie przyniosła oczekiwanego efektu, ale ten skoczek dalej się nie poddawał. Potrafił wejść na szczyt i skakał coraz dalej. Wiadomo, że niektórzy skoczkowie, niektórzy mistrzowie, jak Adam Małysz czy Jan Weißlock, nie wyobrażali sobie tego, żeby skakać w pewnym momencie koło 20, koło 30, więc potrafili jakby kończyć tą karierę, kiedy byli na szczycie. A Noriaki Kasai, jako bym powiedział taki pasjonat tego sportu, fenomenalny zawodnik także, który kocha skakać, jakby jest uzależniony od tej dyscypliny, bo pamiętajmy o tym, że skakanie na nartach u właśnie tych sportowców, u skoczków wywołuje pewnego rodzaju adrenalinę. Oni kochają skakać i w pewnym momencie ciężko jest im zrezygnować z tej dyscypliny. Niektórzy, tak jak wam w poprzednich odcinkach opowiadałem, próbują swoich sił za sterami samolotu, jak to robi Simon Amann, który cały czas dalej skacze, ale jakby no już jakby powoli myśli, co będzie robił po zakończeniu kariery. Czy pamiętamy o tym, że Morgenstern także latał takimi szybowcami. Inni próbują swoich sił w tych rajdach. Wyobraźcie sobie, że na przykład Adam Małysz czy inni skoczkowie do dzisiejszego dnia po zakończeniu kariery dalej śnią o tym, jak skaczą. A Noriaki Kasai ewidentnie jakby bardzo kocha te skoki. Cały czas jakby nie może zakończyć tej kariery, bo cały czas ma jakby takie wyznaczone cele. Jest nie do końca spełniony. No bo przecież brakuje mu tego indywidualnego złotego medalu i zapowiedział, że chciałby wystąpić w 2026 roku na olimpiadzie, która się odbędzie w Cortinie di Ampezzo. Powiem wam szczerze, piękne rejony. Byłem tam kilka razy, no i miałem okazję właśnie z tej góry zjeżdżać na sam dół i jeszcze wtedy na nartach jeździłem jeszcze na desce. No właśnie, muszę kiedyś pojechać do Cortiny, żeby na desce zjechać, bo to wtedy, kiedy jeszcze właśnie byłem w tym rejonie włoskich gór, no to jeszcze na nartach jeździłem. Ale wracając właśnie do japońskiego samuraja, Noriaki Kasai na razie właśnie będzie chciał wystartować w lotach narciarskich, a powiedzmy sobie szczerze, właśnie ten 51-letni Japończyk zawsze potrafił daleko latać, zawsze no przyjemnie było podziwiać jego daleki lot. Będę mu kibicował. Mam nadzieję, że będzie potrafił wskoczyć jakby do tej grupy, jakby, że mam nadzieję, że zrealizuje swoje cele, no bo to jest coś pięknego, gdy sportowiec jakby wyznacza takie cele krótkoterminowe i takie dalekosiężne i krok po kroku próbuje je realizować. Tak pamiętacie, jak właśnie Noriaki Kasai był jakby na tym swoim drugim, trzecim zakręcie, już wielu mówiło, że się skończy, a nagle potrafił skakać, dobrze skakać daleko w 30, był potem w 20,
potem w 15 i potem był ten fenomenalny sezon, kiedy zdobywał ten medal olimpijski w Soczi, kiedy kilka tych medali, kiedy w ogóle wszystkich zaskoczył. No ma masę tych rekordów, także no jestem najstarszym skoczkiem, który skakał. No ma masę tych rekordów w księgi Guinnessa. Można także powiedzieć, że Japonia jako cywilizacja jest takim państwem, gdzie no wielu ludzi potrafi dożyć wieku 100 lat. Zobaczmy na Japonki, jakie one są chude, nie ma tam problemu otyłości, poza właśnie tymi zawodnikami sumo, którzy no jakby trenują, to właśnie te Japonki są szczupłe, chude, jedzą warzywa, wyglądają młodo. A jaka jest recepta? Między innymi, powiedzmy sobie szczerze, właśnie jedzenie warzyw, ryżu, sushi, także ryb, także po prostu inna mentalność, jeżeli chodzi azjatycka. W Azji na pewno Japończycy, czy ogólnie Azjaci, mniej się stresują niż Europejczycy, także prowadzą ten, bym powiedział, styl taki fit, jest mniej kontuzji, jest pewnego rodzaju większe przywiązanie do tej fizjoterapii. No i Noriaki Kasai, mimo 51 lat, no cały czas jest w niesamowitej formie i jest to fenomen, jeżeli chodzi o, czy kiedykolwiek narodzi się skoczek, który pobije jego rekordy, jeżeli chodzi o ten wiek, najstarszy zwycięzca, tyle lat skaczący w Pucharze Świata, cały czas taki niezłomny, to moim zdaniem jest jedyna taka możliwość. Może to zrobić Kobayashi, oczywiście, jeśli będzie mu się chciało, no bo pamiętamy o tym, że ten skoczek jakby ma taki imprezowy tryb życia, ale tak mi się wydaje, że najbardziej realne, jeżeli chodzi o pobicie tych wszystkich rekordów długowieczności, to jest albo japoński skoczek, albo może polski, no bo przyzwyczailiśmy się do tego, że polscy skoczkowie tyle lat potrafią skakać i zwykle dopiero w późniejszym wieku osiągają te sukcesy. Wiadomo, Kamil Stoch nie będzie skakał do 40, wielokrotnie o tym opowiadał, że jakby go nie interesuje jakby skakanie w drugiej, trzeciej dziesiątce, ale Piotr Żyła wspominał niedawno, że może będzie do 40 skakał. Piotrek też uwielbia skoki, kocha skoki. Wszyscy skoczkowie kochają skoki, ale nie każdy z nich to podkreśla, więc Piotrek Żyła nie aż na taką skalę, ale może podobnie skakać jak japoński samuraj. Jestem ciekaw waszej opinii, co ogólnie sądzicie o japońskim samuraju, o Noriakim Kasai, o tym legendarnym zawodniku, który 17-krotnie wygrywał zawody Pucharu Świata, który w wieku 50 lat cały czas kocha skoki, nie rezygnuje, cały czas chce być tym zawodnikiem, który skacze na najwyższym poziomie. Mam nadzieję, że właśnie Żupan dobrze przygotuje Kasaiego i że ten skoczek zaskoczy nas i zrealizuje swoje cele. Właśnie tego mu życzę. Jeżeli chodzi o takie sprawy bieżące, to u mnie na kanale w najbliższym czasie będę specjalnie dla was komentował mecz Legia Warszawa kontra Lech. Będzie reprezentacja, będzie także odcinek o Beckhamie, skoki narciarskie, także jeszcze do tego koszykówka. To taki plan na najbliższe 2 tygodnie u mnie na kanale. Dziękuję serdecznie za uwagę. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Hej!